Hej, witam Was w kolejnym odcinku z naszej rodzinki zastępczej. Mamy niedzielę, od razu kolejny dzień po poprzednim nagraniu. I cóż, jak zwykle wczesny poranek, wszyscy wstają. Kupiłam nowy samochód, jak już możecie zobaczyć. Chciałam im kupić taki duży, rodzinny samochód. W związku z czym nie mam już pieniędzy, co może być kłopotliwe dosyć, bo mamy tylko 394 Simoleony, a ani Natasza, ani Wolfgang nie pracują, to... mamy mały kłopot, ale myślę, że Natasza już się dobrze czuje, więc ją wyślę. Kto to malował? Ty. Mam nadzieję, że się nie obrazisz. Wyślę, żebym coś namalowała, bo ja dzisiaj planuję, moi drodzy, wyjść na miasto z naszymi simami. W końcu. Bo tak sobie myślę, siedzą w tym domu i siedzą. Dzieci już trochę podorastały, znaczy się Cypiran, Berenika i Adrian, bo tych małych niestety nie mogę ze sobą wziąć, chociaż on... A, on jeszcze nie ma urodzin. Więc tak. No niestety. Więc pomyślałam, że w końcu gdzieś wyjdziemy, tak rodzinnie, razem, żeby było fajnie. Co ty robisz? Aha, dobra. I ściągnęłam nawet kilka parcel do tego celu. Jak i również zawitała u nas w końcu wiosna. Tak jest, nareszcie. Mamy wiosnę, koniec tej zimy. Jesteś tu? Chociaż temperatura jeszcze jest niska. Bo Natasza się ubrała w płaszcz. Wiecie co myślę? Czy sprzedam to w cholerę? Bo i tak nie palimy w kominku, ponieważ... mamy wiecznie pożary, także... W ogóle przydałby się remont domu, dlatego musimy zacząć zbierać pieniądze, bo chcę i remont, i jakieś wakacje... i tak dalej, więc... Przydałby się remont przy domu. Co robisz, kochanie? Grasz w Simsy, dobra. A ty? Ty też chcesz grać na kompie. Mamy jeden komputer. Adrianku, odpuść siostrze. Chcesz jej gratulować? Dobra. Chodź tutaj. Daj Amu swojemu pieskowi. Właśnie jako, że ten... Że jest dzisiaj ta niedziela i w ogóle, to możemy sobie właśnie pozwolić... Gdzie jesteś, Bąbel? Wyprowadź go na spacer. Więc jak tylko Nataszka namaluje ten obraz, ogarniemy tutaj trochę dzieci. To sobie właśnie... Weź jeszcze Danienka. Czemu? Chciałabym zmienić pieluchę. Nie krzycz, już idzie tata. Jak zwykle, jak zwykle. Nie mogę mu zmienić pieluszki. Pieluszki nie mogę mu zmienić. Ucz go chodzić w takim razie na razie. W takim razie na razie. O, jakiś kiciuś przyszedł do nas. Jaki słodki. Klimek. On chyba już tutaj u nas kiedyś był. Idziesz z psem? Super. Co się dzieje, Bąbel? Tak bez smyczy idziecie? Oj. Żeby cię nie zjął. Berenika chyba tam gra na kompie, tak. Simsy. Fajnie. A ty mały, skaczesz sobie na skakance? Chciałbyś bawić się na karuzeli. Ale weź najpierw prysznic, ja ci proponuję. Może go wyczyścić też. Dzieci muszą się uczyć porządku od małego. Nie ma to tamto. A ty maluj to szybko, żebyśmy mogli wyjść na miasto. Myślę, żeby sobie wyjdziemy tak w porze obiadowej. Najpierw pójdziemy na obiad, a potem może gdzieś pójdziemy indziej. On już umie mówić w ogóle? Tak. Ciekawe co Natasza nam namaluje? Przyspieszmy trochę. Ale ej, zobacz, jaka ty jesteś niewyspana, czekaj. Idź spać, bo potem będziesz mi padać. O. Jedzenie, ale pieluszkę mu zmień najpierw. A potem mu daj jeść, to jest... Erik. Co się dzieje? Hmm.
Idź oglądaj telewizję. Tak. Adrian nam tu pomoże z dziećmi. No. Spianek się bawi z pieskiem. Potem włóż Eryczka do kojca i wiesz co, możesz wykąpać Daniela. Bądź tak dobry. Wszyscy się już powoli robią głodni. Wygląda telewizję. Ule, bardzo mi się podoba to, jak on wygląda w tym stroju. A ty jak tam? Chyba już jesteś na dobrej drodze. Nie wiem, chyba nie skończymy tego obrazu. Prędzej myślę, wyjdziemy z domu niż ten. Poprawia ci się trochę troszeczkę? Trochę tak. Ty już jesteś trochę głodny, Natoszka jeszcze nie. Ty też już powoli jesteś głodna. Sypek tak słabo. Co ty chcesz z nim robić? Bawić się z bąblem? No to już. Nie mogę go pochwalić? Dużo jeszcze? Tak myślę, że o 14 się wybierzemy na tą parcelę publiczną, tak. Widzę, że sport chyba ktoś tu ogląda. Wykąpałeś małego? Super! O, tu jest brudno. Wszystkie są brudne. Połóż tu Sima, Daniel, proszę cię. I poopróżnij te nocniczki. Wiem, że cię trochę wykorzystuje, Adrianku, ale już możesz też iść oglądać z ojcem telewizję. A tutaj mamy małego tańcerza. No, dzisiaj taki w końcu spokojny dzień. Bez stresu. I co, Bąbel nie chciał się z tobą bawić jednak. Dobra, kochana, wstawaj. Też sobie weź prysznic. Natasza chyba nie skończy jednak tego obrazu. Bym chciała, żeby ona jeszcze sobie zaprojektowała ubranie. Żeby jakoś wyglądała. Możesz to wyłączyć na razie, mój drogi. I widzisz? Ty jesteś w miarę ogarnięty. Oj, wyłączyłam Adrianowi. Sorki, kochany. No dobra. Ja bym chciała, żebyś ty się ubrał. Ubranie codzienne. I możesz chwilę pograć na kompie. Tak zrobimy. Tak, już pododawałam też te miejscówki ze studiami, także będą mogły dzieciaki kontynuować swoją edukację, jak już skończą szkołę średnią. No proszę. Ty już jesteś dosyć głodny. To tylko Nataszka się przebierze i się wybieramy w miasto. Masz jakieś kiecki letnie, wiosenne? Tak, o, to może. Jest takie fajne całkiem. No. Czy już wszyscy są gotowi? Co ty robisz? Ty jeszcze tam trochę grasz? To podniesiesz sobie rozrywkę. Aha, jeszcze musimy... Czekaj. Zadzwoń po usługi. Musimy nianie zadzwoń. Po nianie zadzwoń do dzieci. A co Berenika robi? Rozmawia z bratem. Opiekunka do dziecka. Tak. Czy wszyscy jesteście gotowi? Okej, opiekunka zaraz będzie. Proszę cię, wyłącz ten telewizor. I jedź gdzie chcesz. Ty już się nie rozsiadaj, bo jedziemy. Adrian, Berenika, Cyprian i Natasza. No, psa zostawiamy, bo nie wiadomo, gdzie będziemy się włóczyć. No, ale ja wynajęłam opiekunkę, to przyjdą dwie? Nieważne. Zobaczymy jeszcze, jak wszyscy wsiadają do tego samochodu. Tak, i jedziemy sobie do... Najpierw na obiad do tego McDonalda. Zobaczymy, czy tam wszystko działa. Natasza, zbierać się! Jazda! I przyjechały mi dwie nianie, super. Będę płacić mają takie jak kasy nie mam. Chodźcie, dzieciaki. Adrian? Adrian! No
No bez jaj. Dobrze, kochani, dotarliśmy już. Mam nadzieję, że wszystko ogarnęłam w tym całym McDonaldzie i znajdzie się miejsce dla naszej całej rodziny, tylko... wiecie co, muszę... stworzyć z nimi grupę chyba. Zaproś... grupę tymczasową... na spotkanie. Nie rozładzić mi się, bo będę was zaraz szukać. Zaproś grupę tymczasową. Tirarina. Zaproś grupę tymczasową i... a jego nie mogę. Jak to? Serio, Adrian, co jest z tobą nie tak? No nie mogę go zaprosić. Za słabo go znam? Tak, w ogóle go nie znam. OMG. Dlaczego wy macie takie beznadziejne relacje? Weź z nim porozmawiaj chwilę, Jezus Maria. Ja nawet nie wiedziałam, że... zawsze jak chcę coś fajnego zrobić, to nigdy mi nie wychodzi. To ten odcinek będzie trwał w nieskończoność przecież. O, jest. Czy masz już ich wszystkich w grupie? Mam nadzieję. Gdzie poszła Berenika? Nie wiem, ale... niech nas usadzi, bo jesteśmy głodni. No. Idziemy jeść. Specjalnie dałam taki duży stolik, żebyśmy się pomieścili, ale ciekawe, czy nas przy nim usadzi. Któż to się tak ubrał? Amanda Żyleta. Okej. Okay. Dobra, idźmy, idźmy. Usadzi nas przy tym wielkim stole. A, udało się. No, dwójka jest mądra, powiem wam. Super, wszyscy się pomieściliśmy. O, tak, o to właśnie chodziło. O, to się właśnie rozchodziło, kochani. Żeby tak pięknie, rodzinnie to wyglądało. Mogłoby im poznikać te wszystkie chmurki nad głowami. O, teraz... teraz jest idealnie. No wybaczcie, muszę. Ja muszę, wiecie. Musi być focia. I to nie jedna. Bo takie piękne pamiątki trzeba uwieczniać, kochani. Potem będę wybierać, które ładniejsze. O, jeszcze tylko... wiecie, to ich pierwszy wspólny wypad na miasto tak naprawdę. Dobra, to może Wolfgang jako głowa rodziny zamówi dla wszystkich to, co lubią, czyli to będzie... Zamów dla Adra, zamów dla Berenika, zamów dla Cyprian. Dobra, zamów danie dnia i to chyba będzie dla wszystkich, nie? Tak myślę, że to będzie dla wszystkich. Nie wiem, z której strony ich tutaj. Może wam się poprawią relacje w końcu. Wolfgang, ty musisz poprawić relacje z dziećmi, bo tak nie może być. Zobaczcie, jakie on ma słabe relacje z dzieciakami. Masakryczne. Z dziećmi tymi młodszymi ma dobre relacje, bo nimi się zajmują, nie? Staliśmy Amciu. O proszę, zobaczcie! Wolfgang i Natasza mają ulubione wspólne danie. Tak samo Cyprian i Berenika. Tylko Adrian się wyłamał. Oni chyba mają jakieś płatki z mlekiem, serio? Pokaż. To będzie gdzieś napisane? Ulubione danie jest dzisiaj napisane? Nie. Masakra, a on ma tutaj jakiegoś kotleta. Buraczki, ziemniaczki. Tutaj widzę jakąś sałatkę. Zdrowo, zdrowo. Trochę mi przeszkadzają te światła w tym McDonaldzie, nie?
bo zasłaniają dużo. Biedni kasjerzy muszą tam stać, a tak naprawdę nic nie można kupić tutaj. I muzyki mi brakuje jeszcze, ale to wiecie, chyba sobie potem dopracuję sama tą restaurację. Przyspieszmy ich żarło. To było umiarkowane, udane przeżycie. Możliwe, że jeszcze się spotkamy. Dobra, Berenika, to, że jesteś nasolatką, nie znaczy, że możesz teraz tutaj się popisywać, wiesz? Czy wszyscy się najedli? Wolfgang jeszcze nie zjadł? Weź to żryj. Weź to żryj, człowieku. Ty byś chciał do toalety. To jeszcze, kochana, możesz tutaj skorzystać. Berenika jeszcze się nie najadła. Jeśli ja takie sałateczki, no to sorry bardzo. Co wam się tak energia pospędała? To by też się chce, siusiu. Niedobrze. I już w ogóle 20 godzina o tej porze. Och, wszystko mi psujecie, dzieci. Wszystko mi psujecie. Gdzie ten kelner? Chociaż nie bez płacenia rachunku, nie no. Weź sobie jeszcze coś zamów, bo jesteś głodna nadal. Idź do toalety, kochanie. Weź się zamów jeszcze. Dawaj się, łososia. Ta wiedźma, która mi zacina ciągle grę. Przyspieszymy trochę. Wolfgang też by jeszcze coś zjadł. Kelnerko, gdzieś ty zginęła. Chodź tu, facet. Ja chcę zamówić jeszcze sobie coś do zjedzenia. Halo? Halo? Patrzcie, kto przyszedł! Beatka przyszła! Ej, zobaczcie, Beatka przyszła! Patrzcie, jak patrzy na Wolfganga. Ona go poznaje, on u niej się stołował. On ma ją w swoich kontaktach w ogóle? A, ma zero z nią. Możemy ją powitać. I zamów dla mnie żeberka. Powitajmy Beatkę. Poszedłeś do tego kibla? Natasza, dokąd idziesz? Weź powitaj Beatkę też. Tak, deszcz pada, szok. I niedowierzanie, bo deszcz pana. Co ty robisz? Sam się idziesz gotować, ciebie coś boli, człowieku? Siadaj na dupie. Ty zjadłaś? Nie dostaną już tego jedzenia, co ja zamówiłam. Coś tam niosą, ale... Ale nie do nas. Co z tego, że zamówiłam? Co z tego? Nie dostaniemy już jedzenia. Dobra, to nie wiem, jest już dosyć późno. Nie wiem, czy ich jeszcze męczyć, jak myślicie? Skoczyć jeszcze gdzieś? Dzieci już są padnięte. To może co, odwieziemy dzieci do domu, a Natasza i Wolfgang skoczą sobie gdzieś na jakieś małe rendezvous. Co wy na to? Jeszcze nie mieli okazji razem poszaleć, to może właśnie tak zrobimy. Aha, zapłaćmy rachunek. Jak mogę zapłacić rachunek? Czy już zapłaciłyśmy, bo już... Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra. Jedź do domu, chyba już zapłaciliśmy. To odwozimy dzieci i jedziemy z Nataszą do jakiegoś innego miejsca. Zaraz wracam. Dobrze, kochani. Dotarliśmy i znowu mamy 16. Można by zcheatować i jeszcze gdzieś jechać, ale ja nie chcę tak robić. W sensie, że drugi raz gdzieś pojadą. Ale wiecie co, po prostu sobie troszkę
Zmienię godzinę, żeby był wieczór. Nie wiem, 19 powiedzmy. Niech będzie trochę realności w tej grze. Tak. Ty sobie weź resztki, kochanie, i po prostu idź już spać. Ty. Skocz się uśpiać i też już do wyra. Już bez jedzenia rano se zjesz. No i ty też mogłabyś coś zjeść, to zaraz wyjmie Adrian z lodówki. Czy ty coś potrzebujesz? Dobra, ty skocz jeszcze szybko do kibla. I weź szybki prysznic. Ty też skorzystaj i weź prysznic. Poproszę, tutaj nie mam, robię kolację w sumie, to nie wiem, mamy dwinia, nie? weź to. To jeszcze sobie Berenika zje. Tak, ogarniemy szybko właśnie Nataszkę i Wolfganga i jedziemy w miasto. Czemu nie wzięłaś prysznica? Czy wzięłaś? A, bierze, dobra, dopiero bierze. Trochę są zmęczeni już, ale dam radę. Dam radę, a potem jedź gdzie chcesz, proszę. Ty jesz i idziesz spać. Ty jesz i też, kochana, do łóżka. Może ci zmienię pokój w końcu, bo trochę kasy nam wpadło. Wynianie, niech sobie jeszcze siedzą. Już 20. O, z samą Nataszką jedziemy. Jeszcze nie wiem gdzie, ale to się ja wybiorę w trakcie, a potem zobaczymy. Zobaczymy się. Moi drodzy, zobaczcie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w restauracji Lorenzo. Niesamowite, prawda? I zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeszcze nigdy tak nie byłam. Czekaj, nie. Najpierw to musisz się zamówić. Umówcie się najpierw i zobaczymy. Nie wiem, czy w ogóle się tak da, żebym była w swojej restauracji, którą mam w drugiej rodzinie. Ale chyba się tak da, zobaczcie, Beata stoi tutaj. Wyjmijcie te wierzchnie ubrania. Ja trochę szczituję, moi drodzy, bo ja chciałabym, żeby Natasza ładnie wyglądała. A wiem, że oni się i tak przebierają, bo pamiętam, że jak z Balbiną szłam do restauracji, to ona się mi przebrała. Mimo, że ją wcześniej ładnie ubrałam w wizytowe ubranie. Gdzie to jest? Jest. Weź sobie, kochanie, zmień strój. O. Jestem ślepa, nic nie widzę. Gdzie jest wizytowy? Jest. Ja. Zobaczcie, jaka ona jest piękna. Dlaczego oni się do mostu... Aha. Jesus Christ. Przecież ja tutaj nie mam podwójnych krzeseł. Geniusz Kami, która stworzyła restaurację bez podwójnych miejsc siedzących. Super, Randka, super. Jestem po prostu pod wrażeniem. Dzięki. Dzięki, Beata. Twoja restauracja jest po prostu perfekt i w ogóle mi nie psuje moich planów dzisiejszych. Poza tym, nie żeby coś, że byliśmy sobie... cały dzień w McDonaldzie, pół dnia w McDonaldzie i jesteśmy dalej głodni. Ustąpmy tego miejsca, a ja tutaj znowu tutaj szczituję i dodam sobie na chwilę krzesło. Oczywiście wy tego nie widzicie, tutaj się nic nie dzieje. Nie. Gdzie my chcemy siedzieć? Może tu? Żeby było tak romantycznie w kąciku, nikt nam nie będzie przeszkadzał. Poza tą paprotką. To może tu. Ale zobaczymy, gdzie ona nas w ogóle posadzi. Jeszcze raz. Sadzaj nas jeszcze raz. Mam nadzieję, że to nas posadzi. A nie przy tej paprotce, bo znowu będę miała pewnie jakieś problemy. No, posadziła nas tutaj, super. No dobra, nareszcie, jest okej. A weź rozpal ogień. A byłoby tak pięknie, jakby jeszcze rozpalony ogień do tego. Wiem, mam wymagania, mam. Możesz na chwilę?
rozpalić ten ogień, spełnić moje marzenie. A czemu ty wstajesz? O, bo ona będzie chodzić za nim. Chcielibyśmy zamówić. Bo jestem bardzo głodny. Halo? Pani kelnerko? W ogóle tam zlew z... Jezus Maria, jaka katastrofa tam się dzieje. Dobrze, że ja już skończyłam wyzwanie z tej restauracji. Czy ja naprawdę... Aha, bo wszystkie kelnerki są zajęte. Zamów dla wszystkich, weź zamów. Homara. Przyniesiesz nam jeść? Patrzcie, mamy kucharkę. Ja jej... Czy ja ją... Nie pamiętam, czy ja ją zatrudniałam. Tak, poprosimy... Dobra, danie dnia. Znowu będziemy jeść to samo. Daj nam jeść, bo umrę z głodu, tu wam. Nie mogę się napatrzeć na Nataszę, ona jest taka piękna. Znieście jakiś toast sobie. Dostaliśmy spalone żarcie. Nieważne. Widać, że ta knajpa sobie daje radę, nie? Od razu widać, że mamy jakąś kucharkę, nie wiadomo skąd. Idź stąd, chłopie. W końcu wiecie, to jest najlepsza restauracja w mieście. Czemu oni się tak rozglądają na boki? Co ona tak szybko zjadła? A najadła się chociaż? Najadła się na szczęście. Dobra, pofujepki z nim trochę. Chyba nie smakowało im to jedzenie. Jakie to słodkie. Tak. W końcu Natasza i Wolfgang mogli się gdzieś wyrwać. Ja proponuję, żeby się stąd oddelegować. Bo tu się dzieją same katastrofy. W ogóle Wolfgang nie może się najeść, zobaczcie. W McDonaldzie zjadł, tu głodny nadal. Tutaj zjadł i jest głodny nadal. Zmywamy się stąd, kochanie, bo... Zobacz, co tu się dzieje. Katastrofa, jak mnie nie ma w tym. Nie mogę patrzeć, jak moja restauracja sięga dna przez zepsute zlewy. Przez kucharkę, która nie potrafi gotować. Nope, 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 nope. Uciekamy stąd jak najdalej. Jak ja rzucać piłką? Jedziemy gdzie indziej. Jedziemy gdzie indziej. Znajdziemy coś ładnego? Park sportowy. Tu jest jakiś całkiem ładny park, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Zobaczymy. Jesteśmy, kochani, w jakimś parku. Który wygląda całkiem, muszę powiedzieć. Tylko wiecie, co mi tu brakuje? Światła. Otóż to, moi drodzy. O, jest tu jakiś basen. Tutaj Balbina Mokradło i Sabina Pączek chyba tańczą. O, może sobie robić zdjątka, jak słodko. Co, już skończyła nam się randka? Nie, już myślałam. Chodźcie tutaj, kochani. Gdzie ty już idziesz? Gdzie możecie stanąć w jakimś takim fajnym miejscu, żeby było ładnie? Tutaj nie. No nie jest to najromantyczniejsze miejsce, powiem wam. O, tu jest fontanna. Fontanna zawsze spoko, kochani. Prawda? To chodźcie tu koło fontanny. Podejdź tu. Zostaw to mi! Chodźcie tu. Tu jest całkiem ładny klimat. Na zakończenie tej randki powoli wam energia pada, więc jest już 4 rano w ogóle. Ale na szczęście wrócimy do domu, to będzie znowu 19.
Także zdążycie się wyspać. Zobaczcie, jak Natasza pięknie wygląda. Po prostu ona jest tak śliczna, ja po prostu nie mogę. Spójrzcie na to. Czy ona nie jest śliczna? Przecież to jest... Przepiękna Simka. To jest niewiarygodne, jak ona jest śliczna. No, i tam z tyłu Wolfgang. Romantycznie. Zobaczcie tylko. Się tutaj zachwycam tym wszystkim. Dawaj, bierz się do rzeczy, weź ją tutaj cały. Trzeba tutaj wam wymaksować tą randkę. Daj mi ją romantycznie. Schlebiaj. Flirtuj. Weź jej tutaj śpiewaj. Stop! Kurde! Głupi ten tabulator. Chciałam zrobić lepsze zdjęcie. pocałuj w dłoń, potem gorące pocałunki. Co jeszcze możecie tutaj? A jeszcze raz jej zaśpiewaj. Przestań, Natasza, nie psuj mi tego wieczoru. Wiem, że jesteś zmęczona, ale wytrzymaj, proszę. Zróbcie to dla mnie. Tak rzadko macie chwilę dla siebie. W końcu. Coś innego niż te dzieci i dzieci. Czy nie? Nataszo, zobacz, jak on ci pięknie śpiewa. Jak on cię kocha. Czy wy to widzicie? Jest moją pierwszą partnerką, Barbara. Barbara w samochodzie. A w ogóle co ty chcesz, kochanie? Ślub już ci się marzy. I Wolfgang robi sobie razem zdjęcie. Zaraz zrobimy sobie razem zdjęcie. Ale oczywiście, wiecie. Nie może być bez tego. C'est bon, le? Buena nuit, c'est bon. Pumbo, clearna. Oh, Falecilo. Oh, Remuivo. Let's say my name, let's say. Jak słodko. Chodźcie tutaj. Do budki. Ignorujemy to, że im się chce tak spać. Po prostu to zignorujmy. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. No ej, Natasza! Właś tam. Chcę wam zdjęcie zrobić. Chcę ci spełnić pragnienie. Zrób zdjęcie romantyczne. Nie denerwuj mnie. Ja chcę, żebyś miała romantyczne zdjęcie. I zobaczcie, no ją. No weź mnie, nie denerwuj, Natasza, nie psuj mi tego dnia. Chcę pamiątkę. Zaraz ją strzelę. Jak ją strzelę, to po prostu strzelę. Jakiej mogę ponieść szybko energię? Nie mam pojęcia, jak to można zrobić. Tutaj nie ma żadnych takich, kurczę, potionów, żeby mogła jej dać się napić i wiecie. Nie będę cheatować, bo nawet nie umiem. Piwo korzenne, lemoniada, kola. A jak się napijesz coli, to ci podniesie energię? No zobaczymy, no napij się tej coli. Kola zawiera jakąś tam kofeinę. Biedny Wolfgang siedzi tam. No sam sobie nie będziesz robił zdjęć. Może jak Natasza się napije coli? Proszę, energio, podnieś się. Nie. Nie podniesie się. Za nic w świecie. Tak bardzo was proszę. Boże, ta wiedźma znowu. Tylko odrobinkę.
Wybaczcie, ja chcę tylko zrobić tą fotkę. Mały cheat. To jest wyjątkowy dzień. Udawajmy, że to ta kola tak postawiła ją na nogi. Sąd wiedźmu, zasłałaś nam tu burzę. Co żeś... Aha, to te nasze zdjęcia, dobra. Się zastanawiam, co ty bierzesz? I chodźcie do tego samochodu w takim razie. Masakra z tymi simami. Nigdy, nigdy, nigdy nie wychodzi tak, jak ktoś chce zrobić. No weź. To było najlepsze spotkanie w całym moim życiu. Zadzwoń do mnie jeszcze. Bardzo tego chcę. Proszę, błagam, zadzwoń do mnie. Zaraz opowiem o wszystkim moim przyjaciołom. Czekam. Natasza, ty nie masz przyjaciół. Ty nie masz przyjaciół. A Wolfgang mieszka z tobą, więc nie musi do ciebie dzwonić. Uśtać kogoś chcesz. Natasza i ja flirtujemy. Wsiadaj do samochodu. O, o, Natasza za kierownicą. Już! Szybko poszło, powiem. Wyprać Wolfka. Nie ma tutaj flirtowania, no to już. Chyba pozostaje nam wracać, kochani, do domu. To była jakaś masakra. W ogóle nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał, ale... Chyba nie będę go dzielić już, tak mi się wydaje. Zobaczę w każdym razie. Może podzielę na te dwie części. Zobaczymy. W każdym razie jeszcze się zobaczymy na miejscu. Dobrze, kochani, wróciliśmy do domu. Zaraz wyprosimy tą niankę stąd. Sią. Gdzie wyproś jedną? Czyli wypędź, nie wypędź, tylko wyproś. Wyproś. Chodź pan, dziękujemy wam, nianki. Aż dwie musiały przyjść. Co się dzieje? No idź, śpij. Adrian już idzie. Sypek już śpi, a nie zrobił siku. No i co? Wy też do łóżek. W ogóle OMG! Zaczekaj! Co ona tu robiła, ta niańka? Ile żarcia! Czemu ty nie możesz iść do tego wyra? No, spać. Dzieci śpią wszystkie, więc jest fajnie. Ale cię przyłapałam. Sobie upatrzyłeś tą sypialnię, jak nie wiem. Zaraz zobaczysz. Dostaniesz po dupie, mały ty. Co to za sikanie? Co to za sikanie na mój dywan? Się ciebie pytam. No. Nie, dobry piesek. Teraz idź to dokończyć. Posprzątaj szybko. O nie, mały się obudził. No dobra. A nie, nie, siedź tam do rana. Siedź do rana, dziecko, bo będziesz potem śpiący. Znaczy w dzień będzie chciał spać, a ja muszę go nauczyć w dzień chodzić w końcu, bo mi się czas kończy. Dobra, niech on sobie tutaj będzie. Co? Idź spać do żony. Żony, fuh, narzeczonej, co ja gadam. Do małżeństwa to jeszcze trochę wam zostało. Dobra, ty się tu załatwisz. No i się możesz czymś bawić, no. Dobra, kochani. Koniec tego dobrego na dzisiaj. Wiele się wydarzyło. Nie wiem, czy wy to macie wszystko w jednym odcinku, czy w dwóch. W każdym razie mamy w końcu zaręczyny i niebawem czeka nas wesele. Także mam nadzieję, że się cieszycie razem ze mną. Natasza w końcu będzie miała swojego męża cudownego. No. Także na dzisiaj to było tyle i słyszymy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!